Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, dlaczego warto studiować na Politechnice Krakowskiej. Zwłaszcza, że trwa właśnie rekrutacja i całe info do niej daję wam w opisie. Ziemniak Tivolt pokazali wam w swoich odcinkach, jakim sprzętem dysponuje Politechnika Krakowska. Natomiast ja pójdę kawałek dalej i pokażę wam, do czego są zdolni studenci owej uczelni, wykorzystując dany im sprzęt. W tym odcinku będzie to wielki pojedynek pomiędzy sztabem włoskich inżynierów, którzy zaprojektowali super samochód. Niepozorna pięciodrzwiowa limuzyna, która wyglądem przypomina samochód na uroczystości weselne. Ale tak naprawdę pod jego maską skrywany jest silnik V8 o pojemności 4,2 litra i mocy 430 koni mechanicznych. To dokładnie ten sam, co jest montowany w Ferrari 430 Spider. Jako ciekawostka, ten silnik został wyprodukowany w fabryce Ferrari w miejscowości Maranello, skąd następnie został przetransportowany do Bolonii, gdzie trafił do nowego auta, dając mu życie. Oraz pojazdem zbudowanym przez czterech zdolnych absolwentów Wydziału Mechanicznego. Kojarzycie zapewne taki samochód sportowy, który nazywa się Ariel Atom. To taki trochę bolid Formuły 1, ale z homologacją drogową, czyli że można legalnie się nim poruszać w ruchu ulicznym. Studenci Politechniki Krakowskiej pozazdrościli konstruktorom i stwierdzili, że zrobią coś swojego. Ten oto pojazd, który w tym momencie przede mną widzicie. Dwuosobowy, złoto-czarny bolid o sportowym nadwoziu. Agresywnie spoczywający na wyścigowym zawieszeniu mocowanym poziomo. Lekka rama nośna, spawana na specjalne zamówienie. Silnik od Toyoty MR2 o pojemności 2 litrów i mocy 156 koni mechanicznych przy wadze 480 kg rozpędza ten pojazd do 235 km na godzinę. Na pewno pojawi się masa pytań. Kamil, ale jak to działa? No słuchajcie, dokładnie tak w każdym zwyczajnym aucie. Naciska się zapłon, no i auto zaczyna startować. Mamy gaz, sprzęgło, hamulec. Ale nie ja będę prowadził. Będzie jechał pan Jacek, ponieważ ja tu nie mam kasku, zbożyłbym swoją fryzurę, a na pewno lepiej wpiszę się do auta za pół bańki. No i stało się. Jestem bardzo rozczarowany, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, ponieważ wygrała studencka myśl inżynieryjna. Z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować i pogratulować panu Jackowi, który okazał się wspaniałym kierowcą, wygrał ten wyścig. Sam jestem absolwentem tej uczelni i bardzo chciałbym was zaprosić do rekrutacji, która będzie już niebawem. Linki oczywiście do niej macie w opisie. Zapraszam was serdecznie również na kanały do Tivolta i do Ziemniaka, którzy nagrali również odcinki z tej uczelni. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście więcej odcinków z takimi sportowymi samochodami, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Na dzisiaj to by było na tyle. Do usłyszenia, piona i cześć!